A więc dzisiaj zaczyna się seria vlogmasów, ponieważ zaczyna się grudzień. Także no już po prostu wiem, że niektórzy nie mogli się doczekać. Dzisiejszy vlogmas będzie taki bardziej organizacyjny, bo będę w nim mówić na zdrówko o wszystkim. Na zdrówko. Na zdrowie. Będę mówić o wszystkich sprawach organizacyjnych, jeżeli chodzi o kolejne vlogmasy. Także no zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądać, ale to będzie wszystko w dalszym filmiku rozpatrzone, także ja teraz idę się zająć małą i później się do was odezwę, co i jak. Co śliczności, mamusi? Kto tu tak drugą bródkę pokazuje? Ojejku! Ogólnie, słuchajcie, ja dzisiaj chyba nie będę się ogarniała, więc niestety z taką twarzą będziecie mnie oglądać, ale z tego względu, że po prostu mi się nie chce i wychodzę tylko dzisiaj raz z domu, to znaczy tak planuję, więc moje dziecko tu gada, więc nie opłaca mi się malować, po prostu mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. A dzisiaj idziemy z małą zakleić pępuszek kolejny raz, bo już minęły 2 tygodnie. I po 2 tygodniach jeszcze raz jedziemy na kontrolę, no i zakleją prawdopodobnie jeszcze raz, ponieważ jeszcze ten pępuszek się nie wchłonął do środka. No, ale wiecie, kupiłam jeszcze taki specjalny plaster, bo tym plastrem, co oni zaklejają, to on jest taki, że odparza się dziecku skórka i kupiłam specjalny plaster, żeby się jej nie odparzała, taki różowy. Także zaraz wam jeszcze go pokażę, jakby komuś się miał przydać na przyszłość. Tak wygląda ten plaster i żałuję, bo wywaliłam opakowanie i nie jestem w stanie wam pokazać, jak to wyglądało w opakowaniu, no ale tak się mniej więcej prezentuje, może pod tym napisie, jeżeli ktoś by szukał, to znajdzie. Nie mam pojęcia zielonego, ale on niby oddycha, jak jest na skórze, więc dla mojej małej będzie fajnie, bo po ostatnim miała takie lekkie odparzenia i trzeba było ją smarować. Ojejciu, moja dziureczka w policzku. Cześć, kochanie. Co tam chcesz mówić? No i jak się śmieje, moje szczęście najpiękniejsze. O, coś już nie pasi. Wow. Nerwus? Gdzie tam nerwus, ty szczęśliwe dziecko? Jeszcze zeza se robisz, no super. Nie rób, zeza. Nie rób. I ja już lecę do chirurga z małą. Biorę torebkę i lecimy. Hej! Pokażę jeszcze 2 prezenty, które dostała moja maleńka. Może pokażę ten pierwszy, bo go już dawno dostałam, ale jeszcze go nie rozpakowałam ogólnie. Go dostałam od mojej koleżanki, która też ma córeczkę. Czekajcie chwilę. Dobra, wywalczyłam.
I to jest kula małego smyka. I tutaj widzicie. Dobra, wiecie o co chodzi? Już prawie popsuło mi zabawka, nie zdążyła się jeszcze nią nacieszyć. Także to jest taka kula edukacyjna, to jak będzie mała już tak zaczynała się zabawkami interesować, to będzie coś fajnego dla niej. A drugi prezencik, zobaczcie, jak w ogóle piękne opakowanie ze słonikiem. Tak mi się mega podoba, że normalnie nie wiem. I tutaj od mojej cioci prezencik. Taka granatowa, śliczna sukienusia. Ona jest taka piankowa, ale te ciuchy dla nas z pianki są takie ciężkie i wiecie, i takie niewygodne, a to jest bardzo mięciutkie, takie fajne. Ta pianka jest bardzo cieniutka. To jest fajnie zrobione. Tutaj taki kołnierzyk i z tyłu jest zapinana na guziczki. I tutaj takie kieszonki. Myślę, że ładna będzie na jakąś wigilię. Zobaczymy. Albo któryś dzień świąt. I tutaj jeszcze zapomniałam, taka wiecie, książeczka, że każda strona coś robi. Tutaj taki odstające łóżko, tu szeleszcząca strona, tu lustereczko i tutaj, o, jest taka piszczałka, ale uciekła. O, widzicie? Także taka pierwsza taka zabawka, powiedzmy, i którą będzie w sumie się bawić, bo tak pewnie będzie łapać za to, bo takie będzie ciekawe dla niej. Także fajny prezencik też dostaliśmy od mojej cioci. Idę do garażu, bo tata schował samochód i lecimy na zakupy. Jadę kupić choinkę, bo mam mało świąteczny pokój. I zobaczycie we vlogmasie właśnie, jak przystroję sobie, powiedzmy, pokój. Zobaczymy, co z tego będzie i czy coś fajnego będzie. Ale zimno, Boże, święt, masakra. A u nas taki trochę zamarznięty śnieg, ale taki nie do końca. Mogłoby być już biało. Tata wyprowadzi już samochód. Dobra, pędzę. Gada do ciebie. Cześć, kochanie. Moje. A oto mój jedyny kalendarz adwentowy, jaki kupiłam. I zaczniemy z wami otwieranie, także taką się prezentuje. Jedyneczka jest tutaj, ale wiecie co, dawno tego nie robiłam, nawet nie wiem jak to się robi. A, dobra, mam. I otwieramy. I jest. Ojejku, nie chcę się wyostrzyć jak zawsze. Rolka. A więc planuję wam wyjaśnić, dlaczego kupiłam tylko kalendarz adwentowy z czekoladkami. A więc trochę za późno zorientowałam się, żeby poszukać ten kalendarz z jakimiś kosmetykami czy z innymi gadżetami. I w sumie jak patrzyłam na te z kosmetykami, no to szczerze mówiąc,
Jak widziałam ich zawartość, to nic szczególnego, co by mi się przydało, bo jestem dosyć wybredna, jeżeli chodzi o jakieś pomadki, jakieś cienie do powiek, więc sądziłam, że no bez sensu wydawać 100, 200 czy 300, a nawet więcej złotych na taki kalendarz, żeby tylko wam pokazać, a żeby tego nie używać. No wiecie, o co chodzi, że to po prostu nie przydałoby mi się i w przyszłym roku będę szukać o wiele szybciej już tych kalendarzy i postaram się jakieś takie ciekawsze niż tylko z kosmetykami, może z czymś praktyczniejszym, jakimiś ozdobami czy cokolwiek. No zobaczymy, co tam będzie. No także w tym roku akurat nie wypalam te kalendarze, ale czekoladki są to najważniejsze. To jest taki, nie wiem, zwyczaj od dziecka. Także mam nadzieję, że się nie pogniewacie na mnie i mi wybaczycie i zaczekacie do następnego roku, żeby zobaczyć coś ciekawszego i obiecuję, że coś będzie. Ogólnie w następnych vlogmasach planuję zrobić jakieś już intro świąteczne, ale teraz dopiero tak jakby je zapoczątkuję, bo dzisiaj, tak szczerze mówiąc, byłam dopiero w Pepco i kupiłam właśnie te ozdoby, co widzieliście, jeżeli chodzi o choinkę, bombki, te świeczki, kubek i tak dalej. To wszystko dzisiaj kupiłam i dzisiaj przystroiłam dopiero, bo naprawdę nie miałam głowy do tego wcześniej. Jakoś się wszystko na ostatnią chwilę działo, wiecie, przy dziecku to tak ciężko. Ale nie będę się tym tłumaczyć, najważniejsze już zrobiłam, przystroiłam sobie chociaż trochę pokój. Jeszcze na oknach mam takie naklejki, które wam pokażę za dnia, bo teraz już jest ciemno i to brzydko wygląda, także w następnym vlogmasie, jeśli nie zapomnę, to wam pokażę. No i pomału będę robić intro i mam nadzieję, że już tak w trzecim vlogmasie już będzie takie pełne te intro i wiecie, i będzie się fajnie vlogmas zaczynać tak ładnie. No i co do moich planów do vlogmasów, to zaraz wam je przedstawię. Moje pomysły na vlogmasy takie, żebym wplatała wam coś ciekawego i nie tylko pokazywała, co robię, to jest na to, żeby na przykład w każdym vlogmasie zawrzeć coś takiego trochę świątecznego. Także w następnych planuję coś takiego, że na przykład w jednym vlogu będę opowiadać wam o tym, jak się u mnie odbywają święta, jak to wygląda, jakie mamy tradycje. W następnych z kolei jakie prezenty może dostajemy, jak wspominam najlepsze prezenty, jak najgorsze. W następnym może jakieś pomysły właśnie na prezenty, później może jakiś tak świąteczny, może jakiś makijaż świąteczny, wiecie, o co chodzi. Takie pomysły wam podsuwam. Jeżeli wam się to podoba, któryś z tych, które wymieniłam, to znaczy prawdopodobnie każdy z nich się pojawi. Także napiszcie, czy uważacie, że to coś fajnego. I może macie jakieś wy pomysły dla mnie, które bym mogła zrealizować, ale też takie, co nie wymagają, wiecie, Bóg wie ile czasu, bo naprawdę tego czasu aż tyle nie mam, ale no coś takiego, wiecie, łatwego do zrealizowania, bądź może nawet jakieś świąteczne Q&A zrobię, także no, co mogę wam powiedzieć? Właśnie tak myślę, że następne vlogi będą, vlogmasy będą ciekawsze niż ten, chociaż myślę, że nie jest najgorszy. Sami ocenicie. Także mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądać. Oczywiście one nie będą się codziennie pojawiać tak jak u niektórych youtuberów, bo ja naprawdę nie mam tyle czasu, żeby to wszystko ogarniać, ale będę starała się jak najczęściej je dodawać. Praktycznie codziennie będę chciała to robić, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ile można czekać? A więc, moi mili, ja już jestem wykąpana, wiecie, o co chodzi, już jestem gotowa do zmontowania filmiku i do snu. Ale zanim zmontuję filmik, to chciałabym jeszcze wam powiedzieć o tym, że planuję założyć sobie skrytkę pocztową, żebyście mogli mi wysyłać jakieś listy, może ktoś z was ładnie rysuje i chciałby coś dla mnie narysować, na przykład mnie, malutką, wiecie, takie coś fajnego i dać coś od siebie, więc myślę o takim czymś, żebyście mogli mieć ze mną jeszcze lepszy kontakt niż zwykle, ale to postaram się zrobić w najbliższym czasie i prawdopodobnie na z którymś z kolejnych vlogmasów wam wspomnę, jak się nazywa moja skrytka pocztowa. Jeżeli będziecie coś chcieli mi wysłać, to ja wtedy będę czekać na wasze listy, nie wiem, cokolwiek. I mam nadzieję, że spodoba wam się to, że
coś chcę zrobić, aby znowu mieć z Wami lepszy kontakt. No i w zasadzie ja dzisiejszego vlogmasa już kończę. Te pierwsze vlogmasy będą takie, mówię Wam, bardziej organizacyjne i dopiero tak myślę po trzecim, czwartym vlogmasie będą one takie już, wiecie, fajniejsze, bo będą miały już całe intro, takie, wiecie, wejście ładne. No i ogólnie, no, będą, myślę, ciekawsze już, bo będzie więcej się działo. No i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie.